dzisiaj taki fajny temat. Dlaczego ci pseudoeksperci w sportach walki są niepotrzebni, ale przydają się. Choćbyście nie wiem jak mądrzy byli, czy mądrzy bylibyśmy, i tak będziecie wpadać na głupie pomysły. Głupie, czyli nie przystające do kontekstu, do realiów, bo o czymś się zapomni, to wymaga głębszego tam namysłu nad czymś tam. Ja często tak mam, myślę i jakiś mi się ustali jakiś kontekst w głowie i pod tym kątem szukam rozwiązań, natomiast na moment traci mi się kontekst z oczu przez to, że się skupiłem na takim jednym aspekcie. To odłóż telefon, to będziesz wiedział. No kurde. I po prostu ostatecznie pomysł jest głupi. Czasami nawet kretyńsko głupi. Obrzydliwie kretyńsko głupi. Tak, taką mam opinię o wielu swoich pomysłach. Więc one będą. I teraz, jeśli sobie tak... Tylko nie spędzamy nad tym zbyt dużo czasu. Natomiast jeśli sobie tak teraz będziemy czasem oglądać efekt pomysłów, efekt myślowy, pomysły ekspertów, to popatrzymy, aha, okej. Okay. To już wiem, żeby tego nie rozwijać, bo jest tragedia. Czyli jaka jest ich rola? Żeby wymyślać wszystkie możliwe głupoty i radzą sobie z tym świetnie, po to, żebyśmy my nie musieli o nich myśleć, nie musieli o nich ich wymyślać, żebyśmy jak najmniej tych głupot wymyślali. Także przydają się słuchanie takich rzeczy jak to, że agresor uzbrojony w nóż boi się tego noża tak samo jak my, czy inne tego typu podobne ciekawe, bardzo fajne historie. Tak, dlatego o, cieszmy się, że są. Tyle kochani, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.